kochani, dziś zaproszę was na denko. Tak się składa, że zbieram sobie w łazience to, co zużyłam. Mam tutaj w misce. I Darek mnie zawsze goni, żebym nakręciła denko i stwierdziłam, że będę wam po prostu kręcić częściej, a krótsze, jak będę coś zużywać, jak będę mieć kilka produktów. Pierwsza rzecz, Batiste Dry Shampoo, widzieliście już jakiś czas temu, w sumie niedawno, Marrakesh. Szybko go zużyłam, ładnie pachniał. Latem używam sporo suchego szamponu, włosy szybciej się przetłuszczają, także nawet w ciągu dnia odświeżam sobie włosy, żeby były bardziej puszyste. Zapach jest fajny, chociaż nie będzie odpowiadał każdemu, bo jest w nim coś takiego troszeczkę ostrego. Także jeżeli lubicie bardziej mocne zapachy, bardziej orientalne, to wam przypadnie do gustu. Jak nie, no to polecam wam te bardziej klasyczne zapachy, jak wiśniowy czy na przykład tropikalny. Dalej mam tutaj mój Vichy Normaderm, który był napełniany dwa razy. Najpierw oczywiście Vichy Normaderm, były dwa opakowania, zużyłam właśnie dwa. Później wlałam tutaj żel do mycia z La Roche-Posay Effaclar i też był fajny. Teraz lepiej mi się sprawdza ten z Normaderm, zawsze to powtarzam, że to jest mój ulubiony żel do mycia twarzy. Także jego wam bardziej polecam niż Effaclar. Może dlatego, że troszkę lepiej działa, lepiej rozpuszcza makijaż, lepiej usuwa brud. Trochę bardziej wysusza, jest mniej delikatny, no ale przy mojej cerze wolę zdecydowanie właśnie takie mocne działanie niż delikatne, jak przy Effaclar. Także oba były dobre, natomiast wolę ten Vichy Normaderm. Zużywa się bardzo długo, no 400 ml to jest naprawdę dużo, ale dzięki temu, że mamy pompkę, to mniej tego aplikujemy. Jakoś to bardziej tak sensownie zużywamy. Nie wylewamy tego za dużo na rękę czy na gąbkę i tak dalej. Dalej mam szampon, kolejny Shauma kokosowa Repair & Care. Dostałam ten szampon w Tesco, nie jest go łatwo dostać w Rossmanie na przykład, ale jak go widzę w Rossmanie, to kupuję sobie kilka. W Tesco był pakowany po dwa, w Rossmanie widziałam ostatnio też był w jakiejś promocji i były też odżywki w sprayu i te odżywki kupiłam sobie chyba w ilości 3. Zapas sobie zrobiłam, bo po prostu nie wszędzie jest. Szampon jest bardzo dobry, ale na te upały się tak średnio nadaje do włosów cienkich, delikatnych, oklapniętych, bo niestety włosy obciąża, także trzeba go mocno, także trzeba go dokładnie wypłukać, bo może zostawiać taką tłustą jakby powłokę na włosach, tą olejkową. Tak czy siak bardzo lubię ten szampon, bo fajnie regeneruje włosy, więc ja go bardzo lubię, no i przede wszystkim zapach. Ja lubię wszystko, co ma związek z kokosem, jestem po prostu uzależniona od kokosów, jeżeli chodzi o jedzenie i jeżeli chodzi o kosmetyki. Dalej, długo zużywałam Clean On. No i oczywiście skończyła mi się karta i przerwała mi w pół słowa. Dobra, kolejny kosmetyk to było Clean On Me z Soap & Glory. I to jest taki krem do mycia ciała, taki żel, ale bardzo kremowa konsystencja, którą ciężko zmyć z ciała. Kiedyś na początku, jak go używałam, to go za bardzo nie lubiłam. W sensie za pierwszym razem, kiedy go miałam parę lat temu. A teraz go bardzo pokochałam i mam już kolejne opakowanie. Ja chyba to dostałam od siostry. Bardzo duża pojemność, bo mamy tu 500 ml, więc zużywamy bardzo wolno. Znowu mamy pompkę, więc produkt jest wydajny. Zapach jest bardzo ładny, bo to jest zapach à la Miss Dior Cherry, ale nie każdy będzie lubił ten zapach. Jeżeli lubicie takie zapachy, trochę słodkie, trochę takie kobiece, kwiatowe, to wam będzie odpowiadał. Jeżeli lubicie coś bardziej owocowego, no to nie będzie to wasz zapach. Tak czy siak bardzo lubię markę Soap & Glory i lubię ich i pielęgnację, i miałam coś z makijażu, wszystko mi się dobrze sprawdza. Także wam polecam, jak będziecie gdzieś za granicą, możecie dostać, u nas chyba jeszcze niedostępne. Dalej znów coś do kąpieli, mam tutaj scrub z Rituals, Good Luck Scrub i to jest ten zapach taki pomarańczowy, troszeczkę orientalny. Bardzo lubię piankę z tej serii, pianka do mycia, która powiększa swoją objętość niczym pianka do golenia i naprawdę z ogromną przyjemnością się jej używa. Ten scrub jest fajny, niestety jest go za mało tutaj w tym pudełku, w sensie to pudełko jest po prostu za małe, bo ja to zużyłam na 4 razy, także jest to kosmetyk zupełnie niewydajny. Sama zawartość ekstra, zapach ekstra, wrażenia, to uczucie na ciele, które zostaje, to nawilżenie ekstra, zapach jest cudny, natomiast jest bardzo małe opakowanie. Ile my tu mamy tych gramów ze 100? 150, coś takiego, nie mogę znaleźć. 125, dobrze obstawiałam. Nie polecam z tego względu, że jest mało opakowanie, także się zupełnie nie opłaca. A ja to miałam w zestawie chyba jeszcze świątecznym, który dostałam od Darka razem z pianką i z mgiełką, które używam do dziś. Krem pod oczy, Clinique Smart. Tak wygląda, metalowe opakowanie. Bardzo fajne opakowanie, długo go zużywałam. Bardzo dobry krem, którego używałam na noc. Przed położeniem się spać, po demakijażu nakładałam sobie to pod oczy plus krem lub serum. Bardzo fajny krem, dobrze nawilżający, co tu mogę dużo powiedzieć, dobrze mi się sprawdził. Teraz totalny bubel. Tarka, którą wam pokazywałam w holu z siaty z Rossmana. Użyłam kilka razy i się starła i po prostu nadaje się do wyrzucenia. Trzymam ją tylko dlatego, żebyście jej nie kupili. To jest totalny bubel, nie polecam. Nie była tania, bo kosztowała chyba kilkanaście złotych. Fajnie się trzyma, bo jest taka poręczna, dobrze się trzyma w ręku, fajnie się, dobrze się nie uściera stopy, ale
ta już, ale ta powierzchnia ścierająca się starła, więc to nadaje się do wyrzucenia. Mydło czarne na Komi. Miało być do twarzy, miało być do mycia twarzy, do oczyszczania skóry z makijażu. Niestety, nie dość, że strasznie szczypie w oczy, jak się do nich dostanie, strasznie wysusza skórę. Dobrze ściąga makijaż, dobrze wszystko usuwa, tak, ale skóra jest po tym strasznie tępa. Taka jak po takim najtańszym mydle, masakra. U mnie się nie sprawdziła. Ale do czego to zużyłam? Już wam zdradzam, do mycia pędzli. Zamaczałam sobie tu pędzle. Kręciłam, myłam ten pędzle, było to bardzo wydajne, także tak mi się sprawdziło. Natomiast do twarzy nie polecam, wiem, że są fani mydła czarnego, u mnie niestety się nie sprawdza. I na koniec dwie maskary, które zużyłam w całości. Chubby Lash, mam już kolejne opakowanie, boże, coś mi się wylało i teraz mam wszystko mokre. Chubby Lash z Clinique, fajny tusz, bardzo pogrubiający, duża silikonowa szczota dla fanek dużych szczotek. Nie każdemu przypadnie do gustu tak duża szczotka, ale dobrze mi się sprawdził, ten tusz nie osypywał się, był bardzo trwały. Także spoko. I drugi znacie już dobrze z moich Get Ready With Me i z ulubieńców Better Than Sex z Too Faced. I tak i nie. Tuż daje piękny efekt, daje efekt pięknie rozczesanych, wydłużonych, podniesionych rzęs, łatwo się zmywa z tych rzęs, ma piękne opakowanie, ale jest to tuż nietrwały. Osypuje się na policzki, w ciągu dnia możecie zauważyć właśnie jakieś tam kropki. Pod koniec dnia już jest całkiem osypany, także jest to tuż nietrwały, ale dający piękny efekt, więc coś za coś. Wersja wodoodporna, jak widzieliście w moim teście, nie do końca jest wodoodporna, też tam troszeczkę się osypało. Tam mówiliście mi, że za szybko go zmoczyłam, natomiast tam były cięcia i uwierzcie mi, że ten tusz wysechł, ale właśnie jakoś tak się mazał, więc tutaj mam takie mieszane uczucia. Jest to tusz drogi. Jeżeli chodzi o efekt, no to jest niezastąpiony, daje przepiękny efekt. Przełożę sobie może szczotkę do innego tuszu i zobaczę, czy może ta szczotka jest taka magiczna i tak pięknie rozczesuje te rzęsy. No nie wiem. Tusz jest fajny, ale niestety nie trwały. Kochani, to tyle, takie szybkie denko. Będę nagrywać denka częściej, żeby szybciej się pozbywać tych opakowań. Jak wiecie, mam dużo kosmetyków do testowania, dużo używam na co dzień, także będzie się pojawiać to wszystko na bieżąco i będę Was informować. Jeżeli chcecie taki film może o mojej aktualnej pielęgnacji, czy to włosów, ciała, czy twarzy, to dajcie mi znać, to nagram Wam takie filmy. A na dziś to już wszystko, widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!